Najbardziej mnie zaskoczyła opowieść osób, które nie mają nic wspólnego z tradycją żydowską, pochodzą z domów katolickich, polskich, którzy czasami nie wiedzieli o Żydach nic, zanim nie weszli do tego zespołu jakimś takim przypadkiem. I co to było dla nich, to branie na siebie tożsamości żydowskiej i stawanie się Żydem. I jeden z aktorów właśnie używa określenia jestem Żydem przez zasiedzenie. Właśnie ta karma, która się zmienia pod wpływem tych murów i tej tematyki i tych pejsów, które trzeba zakładać co wieczór. Jak to się wiąże czasami z jakąś w sobie właściwie namiętnością, bo niektórzy z nich faktycznie odkryli dużą fascynację w sobie, a jak u niektórych się to łączy z dużą niechęcią, a wręcz można by to nazwać z takim skrytym wewnętrznym antysemityzmem. Taki self-hating Jew, ale w obrębiu ciała Polako-Żyda. No i tam są bardzo mieszane uczucia. I widać zresztą, że te dylematy są bardzo żywe w zespole, w tym jak oni rozmawiają ze sobą i jak wyobrażają sobie wizerunek tego miejsca i kto może w tym miejscu pracować i jakie spektakle mają prawo powstawać. I ta kwestia odpowiedzialności wydała mi się jakoś bardzo istotna. Myślę, że jestem tu, żeby pokazać, że da się zachować godność w najbardziej upokarzających warunkach. Czasami wstydzę się tu być. Mam argumenty na to, żeby nie grać tego, co zawsze grają takie jak ja. Zresztą, no co tam jest do grania? Czystość, posłuszeństwo, ubóstwo z naciskiem na posłuszeństwo. Mogę skończyć. Próbuję to, co mam ochotę próbować. Jestem od niedawna, weszłam z impetem. Jerzy musiał się zgodzić, widział, że dam radę. Ten spektakl właśnie dlatego, że opowiada przede wszystkim o Polakach, którzy się stają Żydami poprzez sztukę, jest bardziej skierowany, myślę, do Polaków właśnie. W ich przypadku spektakl ma szansę najbardziej się właśnie stawać pewną metaforą stosunków polsko-żydowskich i tych napięć, które istnieją między nami wszystkimi, związanymi z wyparciem, z kompleksami, z jakimś lękiem ukrytym, z poczuciem winy, z tym wszystkim, co nie zostało rozwiązane.